Dzisiaj, proszę Państwa, wszędzie jest wielki problem. Także nawet w przypadku Japonii. Wielki problem. I z tym, i z tamtym. A przecież można byłoby, proszę Państwa, życie uszanować, które pochodzi od Boga, które pochodzi od Stwórcy, a nie życie niszczyć. No już Ameryka ten błąd zrobiła, że rzeczywiście bombę rzuciła na Japonię. No, i się ludzie gapią. Taki jeleń ci stanie, proszę Państwa, i on nie wie, o co chodzi. Biedaczek. No ale tych sztucznych zwierząt oszustystycznych mamy pełno. Krowy były na Marszałkowskiej. Wszystko było, proszę Państwa. No, także różnorodność. Także musimy wiedzieć, że wszystko, co Bóg stworzył, to jest niepowtarzalne. Płatek nawet śniegu, kwiatka, człowiek. Także nie powinniśmy ujednolicać ludzi i przeliczać porównując z groszem. Tak, czyli cudowna różnorodność. Każdego nas, z nas zadziwia bardzo głęboko. Także wiecie Państwo. Ale jeszcze bardziej niż ta cudowna różnorodność zadziwia głęboko sięgająca jedność świata istot żywych. Jedność, czyli i różnorodność, i jedność. Jak wyjaśniają biochemicy, którzy badają procesy życiowe od samych podstaw, życie wszystkich ziemskich stworzeń, czy to ameby, czy człowieka właśnie, zależy od fascynującego współdziałania kwasów nukleinowych DNA i RNA z białkami. Skomplikowane procesy z udziałem tych cząstek zachodzą dosłownie w każdej komórce naszego ciała, podobnie jak w komórkach kolibrów, lwów i wielorybów. Ten sam mechanizm współtworzy. Teraz niedawno, proszę Państwa, doktor Sumińska mówiła o różnych stworzeniach żyjących w oceanach, prawda? Delfiny, że mają umysł dużo bardziej skomplikowany niż człowiek. Także tu nie ma jakiegoś procesu ewolucyjnego, tylko to po prostu ktoś to stworzył, prawda? Taki mechanizm, że Bóg stworzył przepiękną mozaikę żywych istot, ale w jaki sposób on powstał i w ogóle skąd się właśnie to życie wzięło. To ludzie się zastanawiają, ale tak zastanawiają się, żeby sobie odpowiedzi nie udzielić. Także, mój drogi czytelniku, z pewnością zgodzisz się z tym, czy słuchaczu, i może przede wszystkim nawet słuchaczu naszego Radia Tok FM Eurokoncita Ekstra, że kiedyś życie na Ziemi nie istniało. Uznaje to zarówno nauka, jak i większość religii, czyli coś, czego nie było, to teraz to jest. Niemniej jesteś zapewne świadom, iż te dwa źródła, nauka i religia, w odmienny sposób wyjaśniają, jak się to wszystko tu na Ziemi pojawiło. Miliony ludzi i o najróżniejszym, jak to się mówi, poziomie wykształcenia wierzy, że życie na Ziemi to dzieło inteligentnego Stwórcy. Czyli ludzie bardzo wykształceni, mniej wykształceni, często grupują się, jednoczą się w różnych religiach i mówią na przykład o Bogu. I tak daleko się zapędzą w tym swoim wykształceniu, tak jak to faryzeusze i saduceusze, że tak samo szybko odejdą od praw, które mieli od Boga, praw, które sobie jako nowe sami wymyślili. Także ten Bóg jednak był tym pierwszym projektantem. Może trzeba wrócić do praw, które ten pierwszy projektant ustanowił. Chodzi tutaj o Stwórcę. Ja tutaj nawiązuję do Pisma Świętego. To znaczy, może inaczej powiem, nawiązuję do Biblii, bo Pismo Święte dla tych moherowych to się kojarzy albo z brewiarzem, albo z książeczką do nabożeństwa, czyli to, co spreparował oszustystycznie człowiek. Nie, nie. My mówimy tutaj o cudzie, pewnym fenomenie, którym jest Biblia. Czyli z drugiej strony wielu naukowców twierdzi, iż przez zwykły przypadek wyłoniło się z materii nieożywionej w wyniku stopniowych przemian chemicznych. Także niektórzy wierzą w stwarzanie, a niektórzy nie. I kto ma rację, wiecie Państwo. No. Także dużo, dużo różnych rzeczy. Ilu przypadków jest w tym przypadku? Tak. Czyli ile przypadków jest w tym przypadku? No właśnie.
czasie zastanowić. Nie powinniśmy sądzić, że sprawa ta niewielki ma związek z nami, z naszymi pragnieniami nadania głębszego sensu swemu życiu. Jak już zauważyliśmy, jedno z podstawowych pytań, na które ludzie poszukują odpowiedzi, brzmi: skąd się tu wzięliśmy? Na ogół w wykładach naukowych mówi się głównie o przystosowywaniu się organizmów do środowiska, zwiększającym ich szanse przeżycia, a znacznie mniej o kluczowej kwestii, jaką jest samo pochodzenie życia. Być może, człowieku, słuchaczu, spostrzegłeś, że próby jej wyjaśnienia zazwyczaj sprowadzają się do ogólnikowych zapewnień w rodzaju przez miliony lat cząsteczki chemiczne reagowały ze sobą. Zachodziły przeróżne procesy, aż jakimś sposobem pojawiło się życie. Czy jednak naprawdę brzmi to przekonująco? Zgodnie z tym, tak, to znaczy, że samorzut nie przez przypadek. Zgodnie z tym takim rozumowania pod wpływem energii pochodzącej ze Słońca, z piorunów lub wulkanów, jakaś nieożywiona materia przemieszczała się, tworzyła coraz bardziej zorganizowane formy i w końcu zaczęła żyć. A wszystko to bez żadnej ukierunkowanej pomocy z zewnątrz, czyli tak samo istnieje. Jakiś ogromny skok od materii nieożywionej do żywego organizmu by to był. Czy coś takiego mogło się w ogóle wydarzyć? W średniowieczu koncepcja taka nie wywołałaby zapewne żadnych obiekcji, gdyż powszechnie wierzono w samorództwo, czyli że robaki to mogą powstać same. I ta Janka schizofrenia ku temu zmierzała. Dochodzenie w sprawie drona, który wczoraj przeleciał blisko lądującego na okręciu samolotu niemieckiej Lufthansa. Piloci od razu zawiadomili o tym incydencie. Wieża ta rozmowa w Radiu Tok FM w informacjach o 13. Pracownicy budżetówki zapowiedzieli na jutro demonstrację przed parlamentem w Atenach w czasie debaty nad drugim projektem reform, których od Grecji wymagają jej zagraniczni wierzyciele. Sądy nie będą już ograniczać praw rodzicielskich ojca lub matki, jeśli ci po rozwodzie nie będą mogli porozumieć się w sprawie opieki nad dzieckiem w myśl nowelizacji podpisanej. Czyli widzicie Państwo, same problemy są tutaj. Dobro dziecka, to tutaj mówiliśmy już o furze mięsa, że na przykład matka ma dziecko ze stanem Downa i chce zabić matkę, bijesz, wytłucze wszystko w domu. Także tak czy siak, proszę Państwa, wszystkim piątej chlebki brak, nie powinno padać. Jednakże w XVII wieku włoski lekarz Francesco Redi udowodnił, że larwy na zepsutym mięsie pojawiają się tylko wtedy, gdy muchy złożyły na nim jajka. Nie rozwijają się zaś na takim, do którego muchy nigdy nie mają dostępu. A zatem zwierzęta wielkości muchy nie mogą się wyłonić samorzutnie, ale co z drobnoustrojami, które pojawiają się nawet na przykrytym mięsie. Chociaż późniejsze doświadczenia wykazywały, że owe drobnoustroje nie powstają w wyniku samorództwa. Kwestia ta dalej budziła kontrowersje i wówczas zajął się nią Ludwik Pasteur. Także widzicie Państwo tutaj te najpierwsze początki dla Janka Witka by się przydały, bo on właśnie wierzył w te robaki, że robaki gdzieś się pojawią, a to tu, a to tam. Także widzicie Państwo, jak to dobrze jest cokolwiek wiedzieć. Wiele osób wie o badaniach Pastera dotyczących fermentacji chorób zakaźnych, ale przeprowadził on także doświadczenia mające rozstrzygnąć, czy drobnoustroje mogą powstać samorzutnie. Wykazał, o czym być może nawet czytałyśmy, że nawet mikroskopijne bakterie nie pojawiają się w wodzie, które wyjałowiono i zabezpieczono przed skażeniem. W roku 1864 ogłosił: ten prosty eksperyment zadał teorii samorództwa śmiertelny cios, bo to teoria samorództwa to bajkowość średniowieczna, cios, po którym już nigdy się nie odrodzi. Twierdzenie, no bo to nauka do przodu, prawda? Twierdzenie to dalej jest zgodne z prawdą. Nigdy w żadnym doświadczeniu nie udało się stworzyć życia z materii nieożywionej. Skąd się zatem wzięło życie na Ziemi? Za pierwsze współczesne próby
udzielenia odpowiedzi na to pytanie można uznać pracę rosyjskiego biochemika Aleksandra I Oparina, pochodzące z lat 20. naszego stulecia. On, a później jeszcze inni naukowcy zaproponowali coś w rodzaju scenariusza dramatu w trzech aktach, w którym ukazali, co ich zdaniem rozegrało się na planecie Ziemi. W pierwszym akcie widzimy pierwiastki obecne na Ziemi, czyli surowce, które przekształcają się w różne cząsteczki chemiczne. W kolejnym dochodzi do powstania większych cząsteczek, a w ostatnim następuje przeskok do pierwszej żywej komórki. Ale czy naprawdę tak się działo? Punktem wyjścia w tym scenariuszu jest teza, iż pierwotna atmosfera ziemska znacznie różniła się od dzisiejszej. Według pewnej teorii była ona niemal całkowicie pozbawiona wolnego tlenu. Natomiast miały w niej występować pierwiastki azot, wodór i węgiel w postaci związków amoniaku i metanu. Jak się przyjmuje, atmosferę złożoną z tych gazów oraz pary wodnej smagały wyładowania elektryczne i promieniowanie ultrafioletowe, w wyniku czego powstawały cukry i inne kwasy. Pamiętajmy jednak, że jest to tylko teoria. Zgodnie z tym teoretycznym scenariuszem cząsteczki owe dostawały się do oceanów i innych zbiorników wodnych. Stężenie cukrów, aminokwasów i innych składników stopniowo w nich rosło, aż powstał prebiotyczny bulion, prebiotyczny, w którym na przykład aminokwasy zaczęły się łączyć w białka. Według rozwiniętej wersji tego hipotetycznego przecież scenariusza inne związki zwane nukleotydami, tworząc łańcuchy, przekształcały się w kwasy nukleinowe, takie jak DNA. Wszystko to miało przygotować grunt do finałowego aktu w tym molekularnym dramacie. Ten ostatni akt, nie potwierdzony żadnymi dowodami, można by nazwać historią miłosną. Cząsteczki białka i DNA przypadkiem spotkały się ze sobą, rozpoznały i wzięły w objęcia. Następnie, tuż przed opadnięciem kurtyny, narodziła się pierwsza żywa komórka. Po zapoznaniu się z tym dramatem być może nasunęły ci się jakieś pytanie, czy to prawda, czy to fikcja, czy życie na Ziemi mogło się w taki sposób rozwinąć, proszę Państwa. No, także w laboratorium też stwarzano wszędzie. Na początku lat 50. naukowcy postanowili zbadać teorię Aleksandra Oparina w sposób doświadczalny. Co prawda znali udowodniony fakt, iż życie może pochodzić jedynie z życia, niemniej snuli przypuszczenia, że jeśli w przeszłości warunki były inne niż obecnie, to mogło się ono powoli rozwinąć z materii nieożywionej. Czy potrafili to wykazać? Naukowiec Stanley Miller, pracujący w laboratorium Rolda Ray'a, umieścił w szczelnej, szklanej aparaturze wodór, amoniak, metan i parę wodną, sądząc, że właśnie z nich składa się pierwotna atmosfera, oraz wrzącą wodę wyobrażającą ocean, i poddał tę mieszaninę gazów wyładowaniom elektrycznym imitującym pioruny. W ciągu tygodnia w wodzie pojawiły się drobiny czerwonawej mazi, która, jak stwierdził Miller, po wykonaniu analiz zawierała dużo aminokwasu, elementów składowych białek. Bardzo możliwe, iż słyszałeś o tym eksperymencie, gdyż przez lata powoływano się na niego w książkach naukowych i podręcznikach szkolnych, jak gdyby tłumaczył pochodzenie życia na Ziemi. Ale czy naprawdę tłumaczył? W gruncie rzeczy zawartość tego eksperymentu Millera jest obecnie podawana w wątpliwość. Patrz, że mamy tutaj też różne ilustracje w naszym radiu Talk FM Euroconcita Extra. Niemniej po tym iluzorycznym sukcesie przeprowadzono inne eksperymenty, w których otrzymano też związki wchodzące w skład kwasów nukleinowych DNA i RNA. Naukowcy zajmujący się pochodzeniem życia, czyli tak zwaną biogenezą, byli pełni optymizmu, gdyż, no bo wiecie Państwo, pod wpływem szatana byli pełni optymizmu, że coś udowodnią, no swoje robiąc, gdyż na pozór powtórzyli
pierwszy akt molekularnego dramatu. I mogło się wydawać, że odtworzą w laboratorium również dwa pozostałe akty. Pewien profesor chemii oznajmił wyjaśnienie pochodzenia najprostszych żywych organizmów za pomocą mechanizmów ewolucyjnych jest już w zasięgu ręki. No to czyli, że już. A jeden z popularyzatorów nauki zauważył, wielu oczekiwało, że naukowcy tacy jak Frankenstein, stworzony przez Mary Shelley, wkrótce w swoich laboratoriach wyczarują żyjące istoty, demonstrując tym samym szczegółowo przebieg powstania życia. Powszechnie sądzono, że tajemnica samorządnego pochodzenia życia została odkryta. Także widzicie Państwo, najmniejsza bakteria, prawda, o wiele bardziej przypomina ludzi niż mieszaninę związków chemicznych otrzymaną przez Stanleya Millera, gdyż ma już owe właściwości biochemicznego systemu. To też mniejsza odległość dzieli bakterie od człowieka niż ową mieszaninę aminokwasów od bakterii. Także już ta bakteria, ta komórka jest bardzo skomplikowana, złożona. Także tu nic nie da się, proszę Państwa, przez ten taki optymizm zrobić. Oni już myśleli, że już Pana Boga złapali za nogi, a diabła złapali za owan, prawda? Optymizm zanik. Problem zostaje cały czas. Czyli pomimo XXI wieku uczoności, te szkoły to są, wiecie Państwo, taki optymizm, że słudzy szatana diabła, że owi słudzy szatana diabła chcą nad światem zapanować, żeby nam coś udowodnić, a swoje potem robić. Jednakże w następnych latach ów optymizm przygasł, minęły dziesięciolecia, a tajemnica życia pozostała niezgłębiona. Około 40 lat po tamtym eksperymencie profesor Miller powiedział na łamach świata nauki, będącego tłumaczeniem czasopisma Scientific American, czytamy: problem powstania życia okazał się znacznie trudniejszy niż ja oraz większość innych ludzi przewidywaliśmy. U innych uczonych też nastąpiła taka zmiana w nastrojach. Czyli to jest taka zabawa, proszę Państwa, w chemię, w fizykę, w cząsteczki i też niebezpieczna to jest zabawa. Na przykład profesor biologii Kenyon, Dean Kenyon, był współautorem książki, proszę Państwa, Biochemiczne przeznaczenie, wydanej w roku 1969. Później jednak doszedł do wniosku, że jest to z gruntu nie do uwierzenia, by materia i energia bez żadnej pomocy zorganizowały się w żywe układy. Badania laboratoryjne potwierdzają ocenę wyrażoną przez profesora Kenyona, iż wszystkie obecne teorie dotyczące chemicznego pochodzenia życia mają pewną zasadniczą wadę. Kiedy Miller oraz inni otrzymali aminokwasy, naukowcy podjęli próby uzyskania białek i DNA, które są konieczne do życia na Ziemi. Wykonano tysiące eksperymentów w tak zwanych warunkach prebiotycznych i co się okazało w książce The Mystery of Life z Origin, czyli, proszę Państwa, zauważono. To jest current theories. Zauważono. Istnieje zdumiewający kontrast między znacznym sukcesem odniesionym podczas syntezy aminokwasów, a ciągle nieudanymi próbami z syntezowywania białek DNA. Próby te nazwano całkowitą porażką. A przecież w celu rozwikłania owej tajemnicy nie wystarczy uporać się z pytaniem, jak powstały pierwsze białka i kwasy nukleinowe DNA, RNA. Należałoby też odpowiedzieć, jak te substancje zaczęły ze sobą współdziałać. Państwo zobaczą, że ten Głogowski, to on nam tak skutecznie przeszkadza i cały dzień jako jeden o tej ekonomii w radiu gada. Przecież to jest bez sensu. Także, proszę Państwa, należałoby też odpowiedzieć, jak te substancje zaczęły ze sobą współdziałać. Dopiero współpraca tych dwóch rodzajów cząsteczek umożliwia istnienie życia na Ziemi. Oznajmiono The New Encyclopedia Britannica. Tymczasem w dziele tym zaznaczono, że pytanie, jak ta współpraca została nawiązana, dalej jest
kluczowym i nierozwikłanym problemem biogenezy. Bardzo trafne spostrzeżenie. Także jeden Głogowski, proszę Państwa, w tym biednym radiu Tok FM, no to przecież kupa śmiechu. Niech on, ten Głogowski, pokazuje książki, niech on cytuje z tych książek, niech przyniesie Biblię. To będzie wtedy ciekawe. Ale jak on jeden o tej ekonomice i ten sam jego tembr głosu, on nie zmienia, niech on chociaż zaśpiewa. Proszę Państwa, jeżeli on nie wierzy w Matkę Boską, Biblię ma za nic, tylko te książki jakieś reklamują inne, no to przecież o czym będziemy to mówić przez 60 lat historii Pałacu Kultury Stalina i Lenina, w którym, jak kiedyś tam, proszę Państwa, się wchodziło, to po prawej stronie na półschodkach była ogromna księgarnia. Ja tam chodziłam, kupowałam mnóstwo książek od bardzo wielu lat. Także, proszę Państwa, w dodatku życiodajna współpraca podano najważniejsze informacje dotyczące fascynującego współdziałania w naszych komórkach białek i kwasów nukleinowych. Już taki pobieżny wgląd w wewnętrzny świat komórek naszego ciała wzbudza podziw dla pracy badających je naukowców. Odsłaniają oni tajniki niesamowicie złożonych procesów, o których raczej się nie myśli, a które odgrywają kluczową rolę w każdej chwili naszego życia. Ale jednocześnie ta oszałamiająca złożoność i nieodzowna precyzja znów nasuwa pytanie, skąd się to wszystko wzięło? Może ci wiadomo, że naukowcy zajmujący się biogenezą nieprzerwanie próbują stworzyć możliwy do przyjęcia scenariusz, który by opisywał pojawienie się życia. Jednakże ich nowe propozycje badania, tutaj też nasza Zofia Bacia, też moja kochanka, proszę Państwa, lesbijska, mówiła, że w Ameryce nie tylko genetyczne są laboratoria i przeprowadza się różne badania też na człowieku, no bo jak nie na komórkach, które bierzesz michą, czerpiesz, masz do dyspozycji, to masz też do dyspozycji człowieka. Także nie jednego potworka z człowieka zrobili. Jednakże ich nowe propozycje nie okazały się przekonujące. Tak, na przykład Klaus Doz z Instytutu Biochemii w Mongunski zauważył, obecnie wszelkie dyskusje o głównych teoriach i eksperymentach w tej dziedzinie albo utykają w martwym punkcie, albo kończą się przyznaniem do niewiedzy. Żadnego rozwiązania nie znaleziono nawet na międzynarodowej konferencji, bo tutaj te konferencje są lipne w tym Uniwersytecie Warszawskim, czy to stara, wczoraj taka działucha chodziła, tak się krzywo gapiła, jakaś moherowa katoliczka w tej starej bibliotece. Tam na górze, proszę Państwa, jakieś jedne drzwi biedne, jedno przejście, te komputery śmierdzą jakimś metalem chińskim, stare jakieś biedne komputery, że co któryś tam działa, rozumiecie Państwo? I ludzie tam korzystają za darmo. Ja myślę, że powinni oni dobrze przejrzeć te komputery, żeby one wszystkie chodziły i żeby jakaś kawka tam była, jakieś coś, to wtedy wiecie Państwo, a tak, tam nikogo nie ma, jak się wchodzi do tego starego bugu, to na wprost czarno, ciemno, jakby było zabite, zamknięte, ale jest tam ochroniarz na dole, jeden. Żadnego rozwiązania nie znaleziono nawet na międzynarodowej konferencji w sprawie pochodzenia życia. Jak podane w czasopiśmie Science, prawie 300 zgromadzonych tam naukowców, 300 borykało się z łamigłówką, jak po raz pierwszy pojawiły się cząsteczki DNA i RNA i jak przebiegała ich ewolucja aż do samoreplikujących się komórek. Nasi, proszę Państwa, dziennikarze, wysłannicy tam byli i stąd mamy te informacje. Aby zgłębić się, lub tylko zacząć badać to, co się dzieje w naszych komórkach na poziomie molekularnym, potrzeba inteligencji molekularnej, tak, ale i gruntownego oczywiście też i wykształcenia. Czy zatem rozsądny jest pogląd, że te skomplikowane procesy zaszły po raz pierwszy w prebiotycznym bulionie samorzutnie, spontanicznie, przez przypadek znaczy się, a może wchodził tu w grę jakiś inny czynnik, ale właśnie oni tego Boga odrzucają, Boga nie,
No tu jest błona komórkowa, rybosomy, jąderko, mitochondrium, mitochondria, jądro, chromosomy. Błona komórkowa kontroluje, co wnika do komórki lub ją opuszcza. Rybosomy zajmują się produkcją białek. Jąderko, miejsce tworzenia rybosomów. Jądro steruje procesami komórkowymi. Chromosomy zawierają DNA, czyli plan genetyczny. Mitochondrium, centrum produkcyjne cząsteczek, które dostarczają komórce energii. Tutaj Janek Witek, proszę Państwa, był bardzo przejęty tym wszystkim, ale ponieważ w internecie są miliony, miliardy informacji, to oni jemu mieszali w głowie i on co na nowe jakieś tam patrzy się, to jest zagubiony. Janek Witek jest otumaniony. Janek Witek nie wie, o co chodzi. Także, proszę Państwa, biedny umarł na zawał serca. Już go tutaj nie ma z nami, proszę Państwa, tego Janka Witka. Trudno. Tak czy siak, proszę Państwa, my chcemy wiedzieć, skąd się życie wzięło. I to jest w sumie bardzo ciekawe, ale Państwo zobaczą, mnóstwo konferencji ważnych w świecie było. I ci uczeni mieli już takie nastawienie, jak tutaj tego Pana Boga przechytrzyć, prawda? Jak tutaj oszukać tego Pana Boga, tak żeby po prostu udowodnić, że życie samo powstało. Udowodnić, że życie powstało przez przypadek, bez udziału Stwórcy. Także, proszę Państwa, ten Bóg nikomu dzisiaj jest niepotrzebny. Tetragram poszedł w WON, czyli imię Boże Jahwe, a komentarz w Google, proszę Państwa, że Bóg nie ma imienia, żeby nie bluźnić, no wiecie Państwo, to takie są komentarze, też mogą być oceniające, dlatego też dla takich ludzi szpital psychiatryczny no jest otworem i tak nauczysz się, nie oceniaj, nie krytykuj, mów od siebie, nie bądź pod wpływem czy grupy, bo to wiecie Państwo, tutaj strasznie ten moheryzm, że jest szeroka brama, przestronna droga, która widzi na zatracenie, to już bardzo wiele o tym mówiliśmy. Ale przecież właśnie taki był komunizm, prawda? No i ci wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, są właśnie jeszcze jako komunistyczni, czyli działają w grupach, nie są indywidualistami, nie wychodzą z inicjatywą, bo się boją, że ktoś zaatakuje, bo ciebie ogłosi na przykład wariatem. No tak zrobili z Jezusem Chrystusem. Założyli mu po co? Na głowę koronę cierniową, że krew pociekła. Ale to było coś potwornie, no to bolało, prawda? Strasznego. Potworne to było, potworne. Ośmieszyli go, wydrwili. O, chciałeś tę świątynię zburzyć w ciągu trzech, bo przecież Jezus tutaj wizję kreślił. Bardzo skomplikowane rzeczy mówił prorocze, może nie tyle skomplikowane, bo to było na poziom tych ludzi, do których Jezus przecież mówił, że nawet małe dzieci dzisiaj u świadków Jehowy to przyjmują i już od początku wiedzą, że są mądrzejsi od tych księży katolickich, od tych profesorów z teologii Uniwersytetu Katolickiego, czyli KULU w Lublinie, czyli Akademii Teologii Katolickiej tu w Warszawie na Dewajtys 5, czy takie malutkie dzieci są mądrzejsze, proszę Państwa, od profesora świeckiego. Jest! To nie jest żadna bajka, to nie są żadne cuda, to są pewne oczywistości. Proszę Państwa, ja jak uczyłam się języków obcych, miałam takiego nauczyciela, super, no mam nadzieję, że jeszcze żyję, jestem dobrej myśli. Fajny facet. Tomasz Rak. I on mówił, kochani, od pierwszej lekcji mówimy pięknie po angielsku. Od pierwszej lekcji. Ale to widzicie Państwo, te pierwsze lekcje czasem są takie, te nauczycielki kiedyśniejsze, które tak klepały, że zła wymowa była od pierwszej lekcji i te dzieci tak, jak to załapały, tę złą wymowę, to już potem tak źle, bo ona przez palce puszczała. A tutaj nie, mówmy tak, powtórzmy. No, nawet grupą, tak jak też Barbara Sikorska, specjalistka od niemieckiego, nawet grupą. Ja mówię, Boże, jak w kościele, ale tu się słyszy wtedy, że jak na przykład 25 osób powtarza i wystarczy, że ktoś powie źle, to słychać. No, dlaczego? Dlatego, że te salki były super. Nie to, co tutaj na Saskiej, jak tu
o krwi mówimy, że banki krwi, krew jest potrzebna i co sekunda na sygnale jedzie, prawda? Co też jest oczywiście, proszę Państwa, edukacyjne. Także ten Tomasz Rak powiedział, że od pierwszych lekcji już pięknie mówimy po angielsku. No bo kiedyś, wiecie Państwo, w tym systemie komunistycznym to było tak, uczmy się za 7-9 lat, to będziemy mówić po angielsku. Nie! Już mówimy po angielsku. I taka jest, proszę Państwa, mentalność całej Ameryki, że te małe dzieci są profesorami, a ci księża katolicy to się uczą, jak to apostoł Paweł powiedział tutaj w pismach greckich, które pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina do śmietnika są wyrzucane, że chcieli być mądrymi, a stali się głupi. No to przecież kto? Przecież nie ja, tylko po prostu ci profesorowie, którzy nawet Biblii nie znają, podstaw Biblii nie znają. I to dosłownie. Natomiast, wiecie Państwo, szatan, diabeł tak tutaj miesza, że z kolei tych takich, nawet tych świętych katolickich, bo to oni sami po sobie przykład powinni brać, że jak święci katolicy, czy święty Franciszek, no ja tutaj z Tesco zawsze kupuję książki na temat świętych. Bardzo dużo tych świętych jest. Bardzo dużo tych książek. Ja nie wiem, czy ze 13, ale w takiej jednej książce, ile jest wiedzy. To teraz przecież taki Franciszek, zanim wyruszył w świat, to już na swoim podwórku był uważany za głupca, za wariata. Także, proszę Państwa, ten moheryzm, takie ujednolicenie, bycie w grupie, czasem wielką krzywdę robi. No sobie robi, sobie ludzie robią krzywdę, sobie przecież podcinają gałąź, na której siedzą. A taki Franciszek, no, jeżeli ty, katoliku, nie wierzysz w tę wizję, no to trudno. To jeszcze gorzej, bo przecież wy wiecie, że człowiek ma wizję, to więc taki święty Franciszek miał wizję i więc po to wyruszył w świat. Ale zaraz, zanim on wyruszył w ten świat, to na swoim podwórku uznany za głupca. Śmiali się, drwili. No, to on na to oczywiście nie patrzył, ale jechał w świat. No to popierajmy taki indywidualizm, proszę Państwa, amerykański, no bo okazało się, że to w Ameryce jest bardzo ten indywidualizm popularny, że każdy człowiek jest inny, a my tutaj dzisiaj czytamy, mówimy, że człowiek jest niepowtarzalny i to jest prawda. I trzymajmy się tego, nie krytykujmy, nie oceniajmy, nie ujednolicajmy. No. Także Gruzińska 6, szpital psychiatryczny, to by codziennego, 2,5 miesiąca, to wcale tam nie idą ludzie z zespołem Downa, tylko po prostu 3/4 Warszawy można byłoby tam skierować, to znaczy tam jest tego typu szpitali, bardzo dużo jako tych odpowiedników, no może być 70 w całej Warszawie. Jak tak przez 2,5 miesiąca się przebadasz, to wtedy nawet możesz sobie rentę wyrobić, no. Także widzicie Pani, dużo ludzi skorzystało, bo po prostu jeden ma taki organizm, drugi ma taki organizm. Jeden się szybko podnieca, w stres wpada. No. Janek Witek też był, ale on powinien dalej kontynuować to szukać w internecie. Nie po to, żeby jak sobie rentę załatwił, to myślał, że sobie, że tam kogoś oszukał, przechytrzył. Nie, on miał rentę z ZUS-u i po prostu, żeby ZUS oszukać, to jest niemożliwe, bo to jest za dużo tam osób w komisji i za dużo tych egzaminów tych komisji, za dużo. No i trzeba mieć te papiery. Także on widział te robaki, że mu się robiły robaki. Jak mucha nie usiadła, jajeczek nie złożyła, no to przecież nie ma tych robaków, ale u niego było. No. Także ta Litka, jak coś wiecie Państwo, a Państwu powiem o co chodzi. Litka, taki Żyd ją tam przepędził, mieszkała u Żyda gdzieś w Międzylesiu, to tu, to tam, ale czasem przynosiła jakąś kiełbasę, jakieś kanapki, jakieś takie ciastka, takie różne rzeczy do zjedzenia. No to czasem jak to było dzień, dwa przeterminowane, Jaśko jak to zobaczył, to już według niego już po tym chodziły robaki. O to chodzi. Także wiecie Państwo, tam gdzie żadnych tych robaków nie było. A potem sam chodził z drugiej strony po śmietnikach łaził. Że ktoś coś zostawi, on zjadł, no bo jak całkiem nie miał nic do zjedzenia, to człowiek przecież nie umrze. Wody napije się nawet z kałuży jak pies. Chłep. Z Wisły, z kranów teraz piją, a ci inni pocieszają, że ta woda jest czysta.
Także widzicie Państwo, schizofrenia, to robaki, że coś ci w głowie tam, no, ile on stracił. No, też takie druciki zgubiłam elektroniczne przez niego, bo no, ta Litka miała w siatce te moje druciki i ona gdzieś w strachu wyrzuciła, że on jej już nie przyjmie, że, bo on tak krzyczał, ten Jaśko, już nie będę powtarzała tego słowa, co tutaj na Mazowszu nad Wisłą w tej 2,5-milionowej Warszawie, 3/4, popularne znane, że i tutaj jeszcze u tych mochorowych, to wiecie Państwo, to wszystko jest takie kościelne, to wszystko jest takie katolickie, no bo nie każda katoliczka musi to mówić i nie mówi, ja wiem, że nie, ja tu nie chcę nic oceniać, nie oceniaj, nie krytykuj, mów od siebie, tylko mówię właśnie od siebie, że bardzo duży procent jest takich, którzy przeklinają strasznie. No i tutaj w tej Bibliotece Narodowej siedział facet, proszę Państwa, koszulka, paski, takie to tłuste, taki no a la cygan, do cygana może niepodobny, ale taki czereśniak, salceson warszawski, polsko-warszawski ma sobie. I mówi tak, że Polska kurwa, że tu od 17 do 18 te komputery wcale nie działają, te komputery wcale tutaj nie chodzą. I tak przez dłuższy czas, dopiero po godzinie czy po półtorej godziny przyszedł ochroniarz i nawet nie wiedział kto do niego podszedł, że no, ale to nie powinni tacy ludzie w ogóle przychodzić do biblioteki, którzy no zadymy robią, wszędzie robią zadymy. Moherowi, przecież on sam jest Polakiem i swoją Polskę tu oczernia, o tym trzeba się wziąć do roboty i tepe sobie komputer kupić albo pójść do innej biblioteki, tak jak doktor Sumińska mówi, pójść do innego lekarza. Wcale tego wcześniejszego nie lekceważyć. Także taki, proszę Państwa, mamy tutaj problem. No ale wróćmy do naszej komórki, bardzo skomplikowanej. Właśnie, obecni uczeni mają już za sobą niemal pół wieku stawiania najróżniejszych hipotez. Tysiące prób udowodnienia, że życie pojawiło się samoistnie. Jest, no ale to takie było nastawienie, prawda? Nie krytykuj, nie oceniaj, nie nastawiaj się w ten sposób, tylko po prostu jak będziesz miał dowody, to sobie sam no, już odpowiedziałeś, ale tych dowodów nie było. Kiedy się temu wszystkiemu przyjrzeć, trudno nie przyznać racji laureatowi Nagrody Nobla Franciszkowi Crickowi. Mówiąc o teoriach dotyczących pochodzenia życia, zauważył on, iż zaznaczamy, że dostał Nagrodę Nobla. Zauważył on, iż za dużo spekulacji opiera się na małej liczbie faktów. Nic więc dziwnego, że po zbadaniu faktu, cytat taki, za dużo spekulacji opiera się na za małej liczbie faktów. Tak się wypowiedział. Nic więc dziwnego, że po zbadaniu faktów niektórzy uczeni doszli do wniosku, iż żywy organizm jest zdecydowanie zbyt skomplikowany, by mógł się wyłonić nawet w dobrze zorganizowanym laboratorium. A cóż dopiero w nieuporządkowanym środowisku. Przecież to samo promieniowanie, które by powiedzmy spowodowało łączenie się tych komórek, że życie niby powstałoby, no to to samo promieniowanie za pół sekundy następna dawka promieniowania niszczy to, co powstało. Także wiecie Państwo, to jest przypadek niesamowity i równy zero. Mniej niż zero. Skoro mimo rozwoju nauki nie udało się udowodnić, że życie może powstać samoistnie, to dlaczego niektórzy naukowcy w dalszym ciągu popierają takie teorie? Kilkadziesiąt lat temu profesor Bernal rzucił na tę sprawę sporo światła w książce The Origin of Life, czyli pochodzenie życia. Gdyby do tego zagadnienia samoistnego powstania życia ściśle zastosować reguły metody naukowej, w kilku miejscach tej historii można byłoby w gruncie rzeczy wykazać, jak życie powstać nie mogło. Nieprawdopodobieństwo było zbyt wielkie. Szanse pojawienia się życia zbyt małe. Koniec cytatu. Następnie dodał, to niestety prawda, ale przecież życie na Ziemi istnieje w całym swym bogactwie formy i przejawów, aktywności. To też trzeba nagiąć argumentację, by poprzeć jego istnienie.
Dzisiaj sytuacja wcale nie wygląda lepiej. Zauważmy, jaka myśl kryje się w tych słowach. Równie dobrze można by ją wyrazić tak. Z naukowego punktu widzenia poprawna jest teza, że życie nie mogło się pojawić samo z siebie, ale samoistne powstanie życia jest jedyną możliwością, którą bierzemy pod uwagę, no, psychiatryczne wydarzenie. Musimy więc tak nagiąć argumentację, by poprzeć tę hipotezę. Czy takie rozumowanie Cię zadowala? Czy nie wymaga zbyt częstego naginania faktów? Także widzicie Państwo, całe życie to wojny, niesprawiedliwość, oszustwa. A dlaczego to na Kubie, która jest krajem trzeciego świata, jest tyle więzień? A dlaczego tutaj jest tyle więzień w Polsce, jako w tym kraju trzeciego świata? Zaraz ktoś dopowie. No bo Polska jest krajem trzeciego świata, jeśli nie gorzej. Tutaj Państwo słyszeliście, jakie wojny w domu. Matka ma syna od urodzenia ze swem dał na wielki łeb, wielki brzuch, fura mięsa, tak jak rysia wielka, i sobie rady z tym dać nie może. No to czy nie lepiej, żeby taka rysia sobie sama była? Na Mińskiej, proszę Państwa, rysia sama była, żyła, mieszkanie spaliła i dostała tutaj gdzieś mieszkanie od Skarbu Państwa, proszę Państwa, z łaski. No i teraz robi szlachciankę, mówi, że on był w galerii kochana, że to był drugi wernisaż i że dziadostwo było wygonione, że ten cały areczek z tym grubym brzuchem. Ja mówię, słuchaj, no ten areczek to ma tylko gruby brzuch, ale on taki gruby wielki nie jest jak ty, bo ty dzisiaj to w ogóle jesteś tą furą mięsa. No i ten areczek, ja wczoraj z nim rozmawiam. Ja mówię do tego Arka, po co ty z tymi żebrakami w ogóle gadasz? Że ponoć was ochrona, że wygonili z tej galerii kochana. A on mówi, nie, przecież on siedział z rysią razem, to tylko Breżniewa wygonili, bo łupił jak zwykle zresztą. No, czy łapczywie na te drinki tam polował ten Breżniew. No, także proszę Państwa, świat żyje w oszustwie, w takim zagmatwaniu, że obgaduje dziad dziada, gad gada, żebrak żebraka, gdy im wszystkim i tak tutaj jest na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie, w Polsce, pod Bałtykiem, Polska, wszystkim nędza. I wtedy, kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy, kiedy chodząc, bo gdy chodząc snopki maca, a za tłuszczej kopy właśnie maca, wnet marsze urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba wcale tego natknąć wierzchka, kopie wrogu, nie mnie to dasz synku Bogu, potem pierzy po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminary, a ty chłopku da. Także widzicie Państwo, no jesteśmy coraz bliżej prawdy. Coraz bliżej prawdy, proszę Państwa. Skąd to wszystko powstało? Widzicie Państwo, my tu mówimy o Bogu, ale no tutaj te Żydki w Boga nie za bardzo chcą wierzyć. Zwłaszcza, że przedstawiciela tego Boga zabili. No, Jezus to jest Jehoszua, czyli Jehowa jest zbawieniem. Zabili. Boga też usunęli, no bo nawet katolicy się z tym, klechy różne katolickie. Tetragram Boży gdzie? J-H-W-H. To co? Myśmy tutaj tę taką broszurkę kiedyś wydano, zresztą nie jedną, tysiące broszurek. Bardzo pięknie to imię Boże wygląda. Cztery hebrajskie litery zostały z Biblii wyrzucone. Teraz objawiła się Biblia, którą podpisał oficjalnie ksiądz katolicki Wolniewicz i cała liczba kolejnych biskupów, proszę Państwa, podpisali. I tam wszędzie w Biblii jest imię Boże Jahwe. No, kolejnego papieża mają Murzyna. Baszborę teraz na stadionie dziesięciolecia. To, co żył, był, proszę Państwa. No, ale kto to będzie teraz czytał Biblię? Jak tutaj ksiądz Rydzyk mówi, och, książkę dobrą kupić dziecku w prezencie, a Biblii to nie kupić? Miałeś ostatnią szansę, księże Rydzyku, żeby powiedzieć o Biblii. I nie skorzystałeś z tej szansy, żeby zareklamować Biblię na falach Radia Mary? No.
Także naginanie faktów, oszustwa i nie mamy co się dziwić, że oszust na oszuście. No choćby tu w Warszawie, gdzie jest mydło i powidło, bazar Różyckiego, bazar Szembeka, gdzie ludzi się dawno posprzedawało na pęczki, na grosze. Nawet słyszeliście Państwo, że już Polski nie ma. Zdradzili, nie ma granic, a po co wam do Polski? A to właśnie człowiek ma coś takiego w sercu, nie wszczepioną Polskę, tylko po prostu człowiek chce żyć i chce wielbić Pana Boga. I doktor Lisner powiedział, filozof, że jakikolwiek nie byłby to rozwój cywilizacji, że wszelkie cywilizacje rozwijały się na drodze poszukiwania Boga, na drodze poszukiwania Stwórcy. No to widzicie Państwo, że bez tego tetragramu, bez JHWH, bez tego Stwórcy, bez Jezusa Chrystusa, który rzeczywiście okazał się tym prawdziwym reprezentantem, to się nie obejdzie. Ale widzicie Państwo, Żydkom i tym katolikom, gdy im przewodzi Pałac Kultury Stalina i Lenina, mamy już tutaj 60-lecie, jest w to graj. Informacja i inteligencja. W wywiadzie utrwalonym w pewnym filmie dokumentalnym profesor Maciej Giertych, znany genetyk z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, udzielił takiej odpowiedzi. Cytat. Zrozumieliśmy, jaki ogrom informacji mieści się w genach. Nauka nie zna sposobu powstawania tej informacji samorzutnie. To wymaga inteligencji. Taka informacja nie mogła powstać przypadkowo. Przez przemieszanie liter nie otrzyma się poezji, a pięknie powiedział. Następnie dodał, na przykład bardzo skomplikowany system syntezy DNA, RNA i białek w komórce musiał być idealny od samego początku, inaczej żywy układ nie mógłby istnieć. Jedynym logicznym wyjaśnieniem jest to, że ten ogrom informacji stanowi dzieło rozumu. Państwo zobaczą, w trakcie, kiedy tutaj w Radiu Tok FM taka głupia reklama za grosz, ile myśmy tu ciekawych rzeczy powiedzieli. Im więcej dowiadujemy się o cudowności życia, tym silniej nasuwa się wniosek. Życie musi pochodzić ze źródła obdarzonego inteligencją. Z jakiego źródła? Jak już wspomnieliśmy, miliony wykształconych osób uważa, że życie na Ziemi zostało zaprojektowane i stworzone przez jakąś wyższą inteligencję. Po uczciwym zbadaniu sprawy uznali, iż nawet w obecnym wieku nauki rozsądek nakazuje przyznać rację biblijnemu poecie, który niegdyś powiedział o Bogu: u Ciebie jest źródło życia. Psalm 36:9. Samobójczy atak w mieście Surus przy granicy z Syrią. Nie podał jednak, kim jest podejrzany, czy to kobieta, czy mężczyzna. Zdradził jedynie, że służby ustalają teraz kontakty tej osoby. Poinformował też, że jego rząd zbierze się jutro, by omówić dalsze środki bezpieczeństwa na turecko-syryjskiej granicy. Eksplozja miała miejsce w Centrum Kultury w Surus. Zginęły w niej 32 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Prasa o zamach oskarża bojowników z państwa islamskiego. Także pragnący zachować anonimowość przedstawiciele tureckiego rządu powiedzieli mediom, że to była zemsta dżihadystów za antyterrorystyczną działalność Ankary. Na południu Chorwacji płoną lasy, a dochodzące do 40 stopni Celsjusza temperatury zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się ognia wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Płomienie w tej chwili zagrażają winnicom i wsi Trstenik, skąd w nocy strażacy ewakuowali mieszkańców, a teraz walczą o ratowanie ich domów. Trstenik leży na południu półwyspu Pelješac, jednego z najpopularniejszych w Chorwacji regionów uprawy winorośli. SLD chce, by Sejm wrócił do zwyczaju przesłuchiwania kandydatów na ministrów przed utworzeniem rządu oraz odpytywania premiera na każdym posiedzeniu, gdy zajdzie taka potrzeba. Sojusz zgłosił Radio Kruci podczas spotkania z marszałkiem. Jesteś niepowtarzalny, także trochę Ameryki trzeba. Jeszcze Japonia, tak. Prezes zarządu koncernu Toshiba zrezygnował ze stanowiska po ujawnieniu nieprawidłowości w księgach. Manipulacje księgowe sprawiły, że zyski spółki na przestrzeni kilku lat zawyżono o blisko 1,2 mld dolarów. Składając rezygnację, prezes Hisao Tanaka złożył głęboki ukłon i przez blisko pół minuty trzymał głowę opuszczoną w geście winy. Najwięcej słońca dziś na wschodnich krańcach Polski i tam nie powinno padać. Podobnie jak w Warszawie. W pozostałych regionach deszcze, na południu także burze. Wróciły upały, na termometrach od 23 stopni w Trójmieście, przez 28 w stolicy do 30 w Katowicach, Opolu oraz Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Pozna i Beata Chmiel, obywatele kultury. Dzień dobry. Rozmawiamy o piwie, nie mielicy napojem, rozmawiamy o Państwowym Instytucie Wydawniczym oczywiście. Wczoraj ministra kultury Omelianowska powiedziała u nas w studiu, bardzo dużo tu jest emocji, a jakoś mało refleksji wobec likwidacji, czy też zmiany likwidatora, bo tak należałoby to określić, przez Ministerstwo Kultury w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Przez ministra skarbu. Przez ministra skarbu, tak, bo tak to jest skonstruowane. No właśnie, to są takie emocje, że mamy wydawnictwo, mamy finanse publiczne, mamy polskie wydawnictwo z wielkimi tradycjami, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, które jest odpowiedzialne za krzewienie naszej rodziny kultury, no mater, że jest na przykład niekupowalna albo nie za bardzo pożądana przez rynek i tak dalej. I teraz likwidujemy to wydawnictwo. Tak? Dobrze czyż? No nie. Ja myślę, że to jest najwyższy czas właśnie, żeby uspokoić emocje. Ja wiem, że ludzie kultury mają do siebie to, że łatwo podlegają emocjom, wspólnym emocjom, niechętnie czytają bilanse. Na całe szczęście Jacek Ślusarczyk, czyli prezes zarządu Tygodnika Powszechnego, te bilanse z ostatnich lat przeczytał i opowiedział. Rzeczywiście tak, i to myślę, że wszystkim powinno dać do zastanowienia, co to tak naprawdę znaczy. I też powinniśmy przyjąć pewną perspektywę historyczną. To znaczy jest tak, że PIF jest niesłychanie zasłużonym wydawnictwem, ale ta niesłychaność zasłużona tak naprawdę skończyła się przynajmniej kilkanaście lat temu. Przez wiele lat, ja sobie tu nawet wypisałam kolejnych dyrektorów od 1991 roku, było ich pięciu, w tym pan Rafał Skąpski od roku 2005, czyli uwaga, to jest 10 lat. To znaczy, jeżeli w tej chwili Rafał Skąpski, który przez 3 ostatnie lata pełnił funkcję likwidatora, mówi gwałturety, to dlaczego nie mówił tego 7 lat temu, albo 10 lat temu? Jeszcze wcześniej, kiedy był wiceministrem kultury, odpowiedzialny za właśnie między innymi działalność Państwowego Instytutu Wydawniczego. Otóż to właśnie. Czyli tak mamy tak, od 2001 roku osobą odpowiedzialną za stan PIW-u jest Rafał Skąpski i nikt do tej pory go z tego nie rozliczył. No ale on, co przyznaje ministra Małgorzata Omelianowska, właściwie zarabiał. To znaczy prowadził działalność wydawniczą i nie powiększał długu. On uczytuje to za swój sukces. Nie, mamy. To oczywiście jest tak, że jak czytamy dobrze to, co przeczytał Jacek Ślusarczyk, to wiemy, że straty na działalności wydawniczej były co roku. To, czym się chwali Rafał Skąpski, to są przychody pochodzące z wyprzedaży majątku PIW-u. Z wyprzedaży. Także widzicie Państwo, takie troszeczkę skandalistyczne te informacje mam. Może nie będzie lało, nie będzie padało, ale jest strasznie zachmurzone niebo. Także proszę Państwa, jesteś niepowtarzalny. Twój cudowny mózg. Proszę Państwa, że u nas w Strażnicy też bardzo dużo takich ciekawych informacji było, że nawet staruszkowie powinni ćwiczyć ten mózg i nie przeszkadzać sobie w życiu. Starać się zapamiętywać telefon. Różne może jak nie cyfry, to jakieś takie inne rzeczy. Używany, nieużywany rdzewieje właśnie. Tak, możliwości pożytecznych wynalazków, takich jak samochody czy samoloty odrzutowe są zasadniczo ograniczone przez stałe mechanizmy czy instalacje elektryczne, zaprojektowane i wymontowane przez człowieka. Tymczasem nasz mózg jest bez wątpienia niezwykle plastyczną strukturą biologiczną. Ulega ciągłym przekształceniom, zależnie od użytku. To, co mówiłam, że u nas tylko w literaturze, no powiedzmy, że pochodzi z Ameryki, że starzy ludzie w Ameryce się uczą, ćwiczą swój mózg. I ty też, nie mów, że jesteś stary i głupi, no bo tutaj to wiecie Państwo, domeną moheryzmu, w Polsce jesteś stary i głupi, głupia, jak taki święty, zanim wyruszy w świat z misją, no to on już głupi jest na podwórku. Chociaż najmądrzejszy
najmądrzejszy, najinteligentniejszy. No to zrobili głupcem z nimi. Takie piosenki puszczają moherowe, które są przygnębiające i do niczego nie prowadzące. Ulega taki mózg ciągłym przecież przekształceniom, zależnie od pożytku, jaki z niego robimy, dobrego lub złego. O jego rozwoju w ciągu naszego życia wydają się zdecydować głównie dwa czynniki. To, co wprowadzamy do niego przez zmysły oraz to, o czym myślimy. Chociaż na sprawność umysłową mogą wpływać czynniki dziedziczne, to według współczesnych badań działanie naszego mózgu nie zostaje ustalone przez geny w momencie zapłodnienia. Nikt nie przypuszczał, cytat, że mózg zmienia się tak bardzo, jak to już obecnie w nauce wiadomo, że się mózg zmienia. Państwo zobaczą, pisze Ronald Kotulak, laureat Nagrody Pulitzera. Po przeprowadzeniu rozmów z przeszło 300 uczonymi stwierdził dalej, cytat, mózg nie jest narządem statycznym. Jest to ciągle zmieniający się układ mnóstwa połączeń między komórkami, na który ogromny wpływ wywiera doświadczenie inside the brain. Jednakże o rozwoju mózgu decydują nie tylko nasze przeżycia. Ważne jest również myślenie. Zdaniem naukowców mózg ludzi aktywnych umysłowo ma aż do 40% więcej połączeń synaps między komórkami nerwowymi i neuronami niż mózg osób leniwych intelektualnych. Neurolodzy doszli do następującego wniosku. Z umysłu trzeba korzystać, bo w przeciwnym razie rdzewieje, jego sprawność słabnie. Co wobec tego powiedzieć o osobach w podeszłym wieku? Wydaje się, że w miarę upływu lat w jakimś stopniu następuje u nich zanik komórek nerwowych i pogarsza się ich pamięć. Nie jest to jednak aż taka wielka zmiana, jak niegdyś sądzono. W artykule na temat mózgu ludzkiego opublikowanym w łamach czasopisma National Geographic powiedziano, cytat, u ludzi starszych dzięki aktywności umysłowej w dalszym ciągu mogą się tworzyć nowe połączenia i utrwalać już istniejące. Także widzicie Państwo, bardziej działa mózg przy takiej aktywności niż Wasze ciało, bo ciało szybciej się psuje. No ale też zapraszamy Państwa tutaj do Parku Skaliszewskiego niż jechać pociągiem gdzieś do Włocławka i twardy twój kark jest, prawda, skorzniały i jeszcze bardziej będzie przy wysiadaniu z pociągu. Lepiej pobiegać, powietrze świeże, co zechwalicie swego nieznacie. Niedawno odkrycia dotyczące plastyczności mózgu harmonizują z radami innymi. Ta mądra księga zachęca czytelników, by się przemieniali przez przeobrażanie swego umysłu oraz odnawiali dzięki dokładnemu poznaniu. To są cytaty z Biblii, żeby dokładnej wiedzy przyjmowanej do umysłu. To jest Rzymian 12 rozdział, werset 2, Kolosan 3 rozdział, werset 10. Świadkowie Jehowy obserwują takie zmiany u osób studiujących Biblię. No to więc, proszę Państwa, nie ma lepiej jak Pismo Święte. Ja kiedyś jak tak czytałam, chciałam te wersety znać, jak to komuś powiedzieć, przekazać, żeby te wersety pamiętać i znać. A potem chodziłam jako ta kosa biblijna, proszę Państwa, i te wersety wysypywały mi się z Biblii. Miałam tylko Biblię, nie miałam kartki i się wszyscy patrzyli, że ja mówię cały wykład godzinny, bo to było 40 minut minimum, że skąd ja pamiętam te wszystkie wersety, te myśli połączone w jedno co? A ja miałam podpisywane w Biblii, że przy wersecie, który czytam, mam kolejną myśl, którą mniej więcej pan następny werset zapisany obok. I oni nie wiedzieli, jak ja to robię. Przecież trzeba ćwiczyć ten swój mózg w różny sposób. Także, proszę Państwa, coś niesamowitego. Czyli świadkowie Jehowy. Także, proszę Państwa, badanie Biblii. To byłoby super. A taką książkę czytasz, potem ją odłożysz. No to co? Książka jest aż taka istotna, raczej myśli, prawda? A Biblia jest istotna, bo tam są wersety, które możesz wielokrotnie czytać w różnym kontekście, przy różnych innych jeszcze tematach. Czyli świadkowie Jehowy obserwują takie zmiany u osób studiujących.
czytających Biblię i wprowadzających w czyn jej rady. Dokonują tego tysiące ludzi ze wszystkich warstw społecznych. Także to, co tutaj jest takie modne, że ta chciała być szlachcianką, a ta chciałaby być nad człowiekiem, a że ten świat do czegoś zmierza, że pewna warstwa będzie chciała panować nad inną warstwą. To jeżeli my w ten sposób będziemy się zastanawiać, ale nie poznamy Jezusa Chrystusa, nie poznamy Boga, no to takimi podporkami siebie uczynimy. Czy to nie lepiej, proszę Państwa, badać Pismo Święte, prawda, w tym sensie, żeby podnosić swój poziom intelektualny, czyli kład czołowy do sztuki, do obrazu. Choćby nawet w galeriach możemy podziwiać, proszę Państwa. Piękny jest świat. Zapraszamy Państwa do Słowa Bożego, Biblii. 21 lipca